Dzień dobry, Arturze. Witaj, Karolu. Myślę, że najpierw muszę powiedzieć, że nie jesteś tutaj sam. Tylko jesteś i z Anią, i z Hanią, które w ogóle miały wystąpić. Ale, jak to z gwiazdami bywa, a największą gwiazdą jest Hania, odmówiła zgody na wizerunek. Tak, może nie tyle zgody, co miała inny scenariusz na ten dzień. No właśnie. Czyli twoja żona i córka bawią się w pokoju obok, więc my będziemy rozmawiać, a rozmawiać będziemy między innymi, ale chyba też przede wszystkim o kampanii Pełnosprawni w Miłości Fundacja Avalon, której jesteś jednym z bohaterów. Kampanii, która ma oswajać słusznie bardzo, moim zdaniem, nas wszystkich z tym, co osoby z niepełnosprawnością ruchową mają na co dzień. I to w kontekście głównie czy macierzyństwa, seksualności i tak dalej, i tak dalej. W ogóle jesteście bardzo ciekawą parą i bardzo się cieszę, że to właśnie z tobą mogę rozmawiać, bo ty opowiadasz o swojej historii, która się zaczęła, o tej historii oczywiście powypadkowej, już od ładnych kilkunastu lat, chyba 12. I szczerze mówiąc, najbardziej przez cały okres przygotowań o to chciałem cię zapytać, czy ty jesteś osobą, która przetrawiła sobie, wiesz, swój los w pełni przez te wszystkie lata? Jeżeli tak, to w jaki sposób to zrobiłeś? Bo jesteś osobą, która wylądowała na wózku przez to, że miałeś wypadek po prostu. Tak. Więc jak to wygląda z twojej perspektywy? W sensie, jak ważny z twojej perspektywy jest czas w tym wszystkim? Znaczy, dla mnie to był w ogóle czas wypadku, to był bardzo. I te pierwsze dni, miesiące po, to był koszmar. Z jednej strony to, o czym pewnie jeszcze opowiem, ale w życiu ogólnie, no ja wtedy miałem 21 lat, więc byłem po prostu jak młody bóg, władca świata i w ogóle byłem sprawny, samodzielny, totalnie autonomiczny we wszystkim, cokolwiek robiłem i radowałem się pełnią życia i sprawności fizycznej, więc ten wypadek zmienił wszystko i sprawił, że musiałem na nowo zdefiniować swoje życie, swoje cele, swoje wszystko w sumie. I ten czas właśnie po wypadku, jak mówisz, czas takiego oswajania się z tym nowym życiem, no to był koszmar, to było w tej chwili mogę powiedzieć wyzwanie, bo już jestem jakby po przeskoczeniu takich podstawowych jakby zamysłów co do życia. Czyli kiedyś to było problem i kolejny problem. W tej chwili to jest wyzwanie i kolejne wyzwanie i kolejne wyzwanie. Bardzo długo byłem na etapie problemu i na etapie depresji właśnie powypadkowej, na etapie ataków paniki, na etapie naprawdę ciężkich chwil w ciemności. Najłatwiej to powiedzieć. I przez półtora roku od wypadku tak było, że nie potrafiłem sobie poradzić z sytuacją i cały czas gdzieś głowiłem się z tymi czarnymi myślami, że straciłem życie, które było wspaniałe i to życie, które teraz jest, to jest wielka tragedia i w ogóle nie chce mi się żyć i najchętniej to bym się zapadł pod ziemię. No, a później zacząłem się uczyć nowego życia. No i cały czas Ania mi w tym pomagała, więc nie byłem w tym sam. No i Ania mnie wspierała i rodzina, i najbliższe osoby. Ale no, trwało to bardzo długo i ten czas układania się ze sobą i z nowym życiem, ze światem,
widzianym z perspektywy właśnie wózka, no był bardzo, bardzo intensywny, pouczający i no z mojej perspektywy dzisiaj ciekawy też, bo jakby całe to moje nauczanie i wszystko, czego się nauczyłem po wypadku, po tym już przeskoku, że chciałem się uczyć, chciałem już żyć z powrotem, to było dosyć ciekawe, bo cały czas do tego wracam i cały czas z tego czerpię i cały czas jakby opowiadam o tym, bo to była mega, mega duża nauczka dla mnie i dzięki temu, że stałem się jakby osobą, która to przetrawiła i chciała pomagać innym, to dzięki temu cały czas o tym mówię i cały czas do tego wracam. Ja pamiętam, a przygotowując się do naszej rozmowy, sobie odświeżyłem, jak widziałem was razem z Anią u Łukasza Jakubiaka parę lat temu. I to jest w ogóle idealne nawiązanie do tematu tej kampanii, no bo pełnosprawni w miłości, a dla tych z was, którzy nie wiecie, Ania i Artur byli, to był chyba 2015 rok, czy okolice, na kanale Łukasza Jakubiaka i wtedy się oświadczyłeś, zaręczyliście się, wzięliście ślub. No i jako, że ten klasyczny porządek rzeczy zaszedł, to tak samo w waszym życiu pojawiła się właśnie Hania, od której dzisiaj zaczęliśmy, bo część z was może nie wiedzieć, o jakiej Hani mówimy. Hania to jest wasza córeczka, która ma teraz... 2,5 roku. 2,5 roku, więc no właśnie jest na etapie, nie chce mi się, nie mam ochoty, nie będę tutaj siedzieć, jak tylko przyjechała na szyja do studia, dostała pytanie, czy może jednak by została, nie chcę tutaj zostać, jak widzicie, nie wszystkim w moim studiu się podoba, ale tak zupełnie, zupełnie serio, no żeby Ania, żeby Hania się pojawiła, oczywiście, no musieliście po prostu się z Anią kochać, musieliście uprawiać seks i to, że to jest coś normalnego i to, że to jest coś, co jest elementem życia dla osób, które nie są z niepełnosprawnością ruchową, jest naturalne i prędzej czy później u większości się pojawia. Trochę się zastanawiam, w jaki sposób, bo pewnie będę chciał cię oczywiście podpytać o kilka rzeczy, ale trochę się zastanawiam nad takim pierwszym waszym w związku, waszą jakąś taką rozmową, wiesz, przemyśleniem o tym, jak to będzie, czy musieliście o tym dyskutować, czy to było dla was oczywiste, że się będziecie starać o dziecko. Jak to było? Znaczy w ogóle najpierw trzeba zacząć od tego, że Ania ze mną była, znaczy przed byliśmy wypadkiem. Razem przed wypadkiem. Tak. Poznaliśmy się 2 lata przed wypadkiem i przez te 2 lata, znaczy głównie przez ten drugi rok znajomości docieraliśmy się dosyć dynamicznie, bo no, rozchodziliśmy się, kłóciliśmy się, schodziliśmy się z powrotem, no, ale jednak byliśmy ludźmi młodymi i bardzo aktywnymi i nie będzie to tajemnicą i nie jest to jakąś enigmą, że no jednak byliśmy razem też i w łóżku przed wypadkiem, więc jakby wcześniej byliśmy... Chcesz powiedzieć, że byliście przed ślubem w łóżku, tak? Tak. No i byliśmy, że tak powiem, no bardzo aktywnymi, młodymi ludźmi, tak? Więc wtedy to wyglądało, to nasze życie właśnie łóżkowe, zupełnie inaczej niż po wypadku. No i po wypadku też jakby byliśmy dalej młodymi ludźmi, którzy w głowie mają jakby to samo, tak? Czyli masę seksu. Ciągle jakby mężczyźni częściej statystycznie myślą o seksie, no ale sama świadomość tego, że jesteśmy młodzi i dalej jesteśmy jakby seksualni, tak? Mamy swoją seksualność. Ja przez te 1,5 roku depresji i układania się jakby ze swoją psychiką, ze swoją głową w tym nowym stanie, no trochę mniej miałem tych myśli o seksie, no bo cały czas jakieś tam powroty były do przeszłości i rozpaczania i tragedia nad tym, że to wszystko minęło. I trochę mniej miałem tego takiego
otwartego myślenia i rozmawiania o seksie i seksualności. Cały czas w głowie oczywiście wracanie do tego, co było. A nie tylko pod kątem życia, ale też mojej seksualności. I ja w głowie zastanawiałem się, jak to będzie, czy będę mógł, jak to w ogóle wygląda, bo jakby wszystkiego trzeba było się nauczyć. Jak już trochę się poukładałem właśnie z tą głową i przeskok nastąpił, gdzie poznałem właśnie osoby na wózkach, inne, które nauczyły mnie i Anię sporo o tym środowisku, to zaczęliśmy właśnie się zastanawiać w sumie, kurczę, no, i rozmawiać. No, jesteśmy młodzi, fajni, w ogóle mamy dalej młode, ładne ciała i w ogóle może coś by z tym zrobić, może wrócilibyśmy, może byśmy w ten sposób, choć może w ogóle powalczymy o to, żeby mieć więcej intymności, bo był ten pierwszy czas taki, że mieszkałem, ja ogólnie dalej mieszkamy w domu moim rodzinnym, który z moim tatą zbudowaliśmy. I mieszkaliśmy jakby, mieszkałem w części centralnej, gdzie nie było jakby w ogóle intymności takiej, nie? No bo to był otwarty salon, gdzie każdy, żeby wyjść ze swojej sypialni, wychodził jakby tak, na salon. Nie? Więc potem powalczyliśmy o taką naszą intymność. Przenieśliśmy się do innego pokoju, który nie był już właśnie przechodnim. I zaczęliśmy po prostu się uczyć na nowo tej relacji, tej seksualności. Zaczęliśmy eksperymentować właśnie, próbować się układać na różne właśnie pozycje, sprawdzać, co nam pasuje, a co nie. I też ważne, że w tym czasie też szukaliśmy jakiejś informacji odnośnie właśnie tego, co możemy zrobić, jak się to robi, w jaki sposób możemy działać na tym polu. No i okazało się, że bardzo niewiele informacji było wtedy, czy w sieci, czy... Bo wtedy też ten czas to był też dla mnie czas nauki, obsługi komputera, internetu, z pozycji, gdzie no, nie mam sprawnych rąk już, nie? Więc trzeba się wszystkimi jakby sprzętami nauczyć obsługi. No i się okazało, że naprawdę bardzo niewiele informacji znaleźliśmy też i w sieci na temat ogólnie życia, ale i też seksualności, bo szukaliśmy po prostu na każdym jakby polu, w każdej kwestii życia jakichś tam wskazówek, pomocy. No i to nie było łatwe, jak się okazało, znaleźć jakieś informacje. A powiedz proszę, co było, czy wiesz, wróciliście do aktywności seksualnej z myślą o dziecku, czy po prostu tym pierwszym krokiem było po prostu chęć zbliżenia się? No, najpierw to była chęć zbliżenia się, bo jednak no, byliśmy przed ślubem i nie wiedzieliśmy jeszcze, co będzie. Okay. Ja sobie jeszcze wtedy dawałem na początku 3 lata od wypadku, że jeśli nie poprawi się mój stan, to się rozchodzimy, to nie będę ani po prostu blokował, zatrzymywał. Ale w ogóle jak spotkaliśmy się pierwszy raz po wypadku, bo to nie było tak od razu, to też miałem, przygotowałem takie, że tak powiem, wyznanie Ani, dla Ani, że słuchaj, jeśli nie będziesz chciała ze mną być, zostać, czy wracać po tym spotkaniu, to nie będę miał ci tego za złe, nie będę cię zatrzymywał i droga wolna. I powiedziałem to Ani, to była w ogóle historia spotkania, ale to powiedziałem, a ona, ty nie mów głupot, wszystko będzie dobrze. Nie? No i okazało się, że faktycznie tak zostało i że to nasze uczucie sprzed wypadku zaowocowało naprawdę dużym, jakby solidnym fundamentem, które, na którym zbudowaliśmy już
całkiem sporo. Zadam ci przewrotne pytanie, bo podejrzewam, że na początku zwłaszcza mieliście więcej problemów z seksem niż ułatwień, ale paradoksalnie, co dla ciebie z twojej perspektywy jest, mam nadzieję, że jest coś takiego ciekawszego, nie wiem, bardziej wciągającego w fakcie, że no w takim układzie możecie się kochać, a nie innym. Czy jest coś takiego? Co jest ciekawsze niż wcześniej? No. To, że mam... znaczy, ogólnie zmiana z wcześniej na teraz polega na tym, że jestem bardziej takim obserwatorem, dyrygentem niż aktywnym. Hmm. Aktywną stroną, więc no jakby mam lepsze widoki niż tak mi się wydaje. No. Okay. Albo po prostu bardziej się na widokach skupiam. Bo jakby to jest dla mnie teraz czymś takim wyjątkowym w tych naszych zbliżeniach. Nie? Więc to wydaje mi się, że poszło na plus. Wcześniej jakby byłem bardziej aktywną stroną, mhm. więc jakby nadawałem tempo. I jakby to było dla mnie, to sprawiało mi fun, nie? W seksie, w łóżku. A w tej chwili ten fun przeniósł się na trochę inne, można powiedzieć, pole, bo właśnie jestem bardziej pasywny, ale też nie do końca, bo jakby no, lubię drygować, lubię coś tam podkręcić. Więc no, teraz jestem trochę obserwatorem i to mi się też podoba. A powiedz, bo mówiłeś, że na początku faktycznie tych informacji o tym, jak możecie się do siebie zbliżyć, nie było zbyt dużo. Domyślam się, że nie było zbyt dużo po polsku, tak? Że pewnie musieliście też szukać na jakichś, nie wiem, stronach internetowych, które są niekoniecznie polskojęzyczne. Jak przez te kilka lat się to zmieniło z perspektywy właśnie edukacji? Na razie pytam o osoby z niepełnosprawnością, tak? No bo my się tutaj spotykamy trochę, żeby poopowiadać pozostałym ludziom, żeby trochę ich w to wprowadzić, no ale jednak najbardziej powinno to interesować osoby, które się spotykają z takimi wyzwaniami. Więc jak to się w tych latach zmieniło? No według mnie i na to, co ja widziałem, no to sporo się to zmieniło, bo mówię, na początku niewiele było, znaczy ja też trafiałem w takie miejsca i w takie środowiska, gdzie rozmawiało się o tym. Więc jakby to nie było dużym problemem, ale ogólnie bardzo dużo organizacji się jakby wypłynęło do świadomości, do dostępności dla osób właśnie niepełnosprawnych, które się właśnie zajmują aktywizacją społeczną, zawodową i tak dalej, więc jakby zajmują się tak jak Fundacja Avalon. Myślę, że kompleksowym wsparciem dla takich osób i to jest według mnie super i jakby żałuję, że w tych czasach się nie wywaliłem na tym rowerze, bo miał wiele łatwiej się zaktywizować niż te 12 prawie lat temu. Z perspektywy czasu czujesz, że nie wiem, bardziej też, w sensie, czy są jakieś rzeczy bardziej związane, nie wiem, ze sferą techniczną, no bo nie wiem na przykład, który to jest twój wózek od momentu wypadku, czy to jest ten sam, drugi. Czy to się drugi wózek, no nie? Czy w ogóle jakieś aspekty techniczne związane w ogóle z twoim życiem znacząco poprawiły komfort, generalnie rzecz biorąc. W sensie nie mówię tutaj tylko o tym, że po prostu masz, nie wiem, nowszy, szybszy wózek z lepszym sterowaniem, ale, bo to jest takie najbardziej oczywiste, ale coś innego, czy się pojawiło i to też właśnie pytam w kontekście sfery intymnej. No nie wiem, jak to się znaczy, ma. Jeśli chodzi o technologię, technologia bardzo wspiera właśnie takie osoby z dużą niepełnosprawnością, tak jak ja. Mhm. Bo na początku obsługiwałem wózek, który nie miał na przykład, jeśli chodzi o wózek, podajnika pilota, tak? I to było dla mnie duże utrudnienie. Druga sprawa, pracowałem na laptopie, który
którego obsługiwałem tylko i wyłącznie za pomocą drutów czy tam ołówków trzymanych w zębach. Okay. W tej chwili mam sprzęt, który jest na zasadzie kontrolera ruchu. I głową po prostu steruję myszką i jestem w stanie głową, ruchami głowy obsłużyć praktycznie cały komputer. Także technologia poszła jak najbardziej do przodu i wspomaga takie osoby właśnie jak ja z jakimiś tam problemami ruchowymi i jest naprawdę mega, mega zaawansowana. A jeśli chodzi o seksualność i sprawy tego typu, no to niewiele się zmieniło. Poza oczywiście dostępem do informacji, no bo jakby technologia daje nam łatwiejszy dostęp do informacji. No, ale jeśli chodzi o łóżko i o jakieś takie kwestie tego typu, no to może właśnie lepszy dostęp do zabawek erotycznych, do jakichś rozwiązań, które są potrzebne właśnie ludziom, którzy mają problemy z ruchem. Nie? Ej, a teraz jak powiedziałeś o zabawkach erotycznych, to pierwsze, co przyszło mi na myśl, czy są jakieś zabawki erotyczne, które są sprofilowane dla osób z niepełnosprawnością? Pytanie, nie mam pojęcia, wiesz, jakby... Zabawki jako zabawki, no... Ja jakby my niewiele takich zabawek używamy, ale na przykład do... Rozumiem. Nie zaglądam wam do szafki nocnej. Są sprzęty medyczne, które jakby wspomagają pewne kwestie właśnie seksualne, tak jak różne wibratory, które... jak to się nazywało? Które mają zmienną częstotliwość drgań, które można właśnie dostosować do swoich potrzeb. No, różne sprzęty takie, które są typowo do rehabilitacji seksualnej przydatne. A przechodziłeś coś takiego, czy nie było ci to potrzebne? Rehabilitacja seksualna. Na początku jakby, żeby dojść do formy i żeby sprawdzić, czy możliwa jest ejakulacja, to sprawdzaliśmy różne sposoby. Okay. I właśnie korzystaliśmy z wyrobów stricte medycznych, które pomagają no właśnie z tego właśnie wibratora medycznego korzystaliśmy, żeby sprawdzić, żeby przetestować i dojść do formy. Okej. Okay. Czyli to jest pewnie jakiś standardowy przebieg, tak? Że najpierw trzeba sprawdzić, czy... Znaczy nie wiem, czy standardowy, bo jakby my jakby swoje standardy wyznaczamy, nie? A, czyli to było między wami tylko, tak? Że to nie było potrzebny, nie wiem, lekarz, czy jakiś instruktor? Nie, na początku po prostu wyczytałem, że jest coś takiego. Okay. Znalazłem taki sprzęcik i wyczytałem po prostu, do czego się go używa, jak i w jaki sposób. Porozmawiałem na forum z ludźmi z podobnymi problemami. No i okazało się, że może mi to pomóc i faktycznie doprowadziło nas to do formy jakiejś, w sensie mnie, bo mam też zaburzenia czucia od miejsca urazu w dołu, więc to czucie jest zupełnie pokręcone w stosunku do tego, co było przed wypadkiem. Nie? To znaczy, w sensie, o ile jesteś w stanie to wytłumaczyć, bo rozumiem, że pokręcone nie oznacza stępione, tylko po prostu jest inne, tak? Znaczy, wiesz co, w niektórych miejscach tego czucia nie ma prawie w ogóle, jeśli chodzi o skórę, bo jest coś takiego, że ja miałem uraz rdzenia i ten rdzeń u mnie nie został przerwany, przecięty, przebity, tylko uciśnięty przez krążki międzykręgowe, które zostały zmiażdżone. I to spowodowało, że te moje impulsy z ciała do mózgu i z mózgu do ciała, one gdzieś tam się po prostu pogubiły jakby, a nie zostały jakby całkowicie odcięte. No i to też jest sprawa mega indywidualna przy takich urazach. No ale zwykle jest tak, że jak jest rdzeń przecięty, przerwany, no to po prostu żadne impulsy nie idą w dół ani w górę od ciała do i z powrotem. A u mnie jest tak, że te impulsy chodzą, biegają, tylko że po prostu są jak porąbane, nie? No i tak jak ja mam różne plamy czucia, czyli tak zwane czucia mozaikowe, tak właśnie przy miejscach, które są częściej używane,
czyli właśnie jak odbyt, jak genitalia i tak dalej. Tam to czucie jest o wiele bardziej aktywne. I tam są o wiele jakby lepsze te odczucia, chociaż nie są normalne. Więc to też musieliśmy się tego nauczyć, sprawdzić, dowiedzieć się, jak te czucie ogarniać, co ono, jakby co dane na przykład aktywności, to jakieś tam dotyki, masaże i tak dalej, co one aktywują i jakie efekty tworzą w ciele ogólnie. Więc to jest mega dziwne. Jak się tego uczyłem, to byłem po prostu taki co chwilę taki mindfuck, że wow, że kurde, no okej, okay, tutaj dotykasz i nagle mi noga odlatuje w bok, nie? I to było czasami tak śmieszne, że po prostu siedzieliśmy w tym łóżku i Ania mnie dotykała tu, a tam noga mi leciała, nie? Tak samo jak zależności w ciele też poznałem bardzo dużo, które mi po prostu robiły, jak to? Przecież to jest na przykład brzuch, a tutaj mam efekt w śluzówce nosa, nie? Że ja mam na przykład katar, jak mi się zdarza, to jest do pierwszej spastyki, czyli do tych skurczów mięśni, które tutaj próbuję pokazać. W sensie, jak zrobisz taki skurcz, to przestajesz mieć katar? Tak, to przekurcza mi śluzówkę i mam ulgę. Okej. Okay. Później to wraca po trochu, ale wystarczy, że ja na przykład nie mogę oddychać przez nos w nocy, nie? W sensie nie umiem spać z zatkanym nosem i jak tak się zdarza, to po prostu muszę wzmóc spastykę, żeby spiąć całe ciało. Bo potrafię już od paru ładnych lat kontrolować spastykę na zasadzie, czuję napięcie mięśniowe, to potrafię je wyzwolić, albo potrafię je stłumić trochę, czy wyciszyć. I wtedy po prostu wyzwalam napięcie w nocy i napina mi się całe ciało, rozwala mi nogi, ręce po całym łóżku i po chwili mogę swobodnie zasnąć. Nie? Żona mi ostatnio powiedziała, budziła, to jest trójstory i to naprawdę było 2 czy 3 noce temu, więc jak powiedziała o tym spaniu i możliwości oddychania przez nos, to ona rano mi powiedziała, że strasznie chrapałem, więc jakby próbowałem powiedzieć, że nie wiem, coś spałem na plecach, ale się nie udało, w każdym razie starałem się. Powiedz proszę, bo oczywiście twoja przypadłość jest twoja, jest bardzo indywidualna, tak, no bo przydarzył ci się wypadek. Tak jak sam powiedziałeś, inaczej zareaguje osoba, której się zdarzy taki wypadek, której się przerwie rdzeń, inaczej zareaguje ta, która będzie miała uciśnięte i tak dalej. Ale w ogóle osób z niepełnosprawnością ruchową jest po prostu tyle, co osób z niepełnosprawnością ruchową. Każda jest trochę inna i w tej kampanii też różne osoby są pokazywane. Nie wiem, na ile mieliście okazję się czy w ramach tej akcji, czy w ogóle poprzecinać na niej, powymieniać doświadczeniami. I zastanawiam się, na ile, wiesz, to są jakieś, na ile macie punkty wspólne w temacie właśnie seksualności, a na ile jedynym punktem tak naprawdę, o którym, który jest taki sam, to że no, każdy chce móc uprawiać seks, ale już problemy, które z tego powodu wynikają, czy jakieś trudności, czy wyzwania są zupełnie inne. Jak to jest? To znaczy, no, jeśli chodzi o bohaterów kampanii, o Anię i o Sylwię, no nie poznaliśmy się osobiście, w sensie ja z dziewczynami się nie poznałem, dziewczyny widziałem, że się gdzieś tam spotkały, więc no my nie mieliśmy jakby takiego bezpośredniego kontaktu i możliwości wymiany doświadczeń, ale ja ogólnie z bardzo wieloma osobami niepełnosprawnymi się kontaktuję, bo od kiedy jesteśmy w sieci, od kiedy zaczęliśmy tworzyć filmy do internetów i pokazywać się, to osoby niepełnosprawne zaczęły się do nas zgłaszać, pytać, prosić o pomoc, o wsparcie jakieś i my takiego wsparcia udzielamy innym osobom. No i często bywa tak, że bardzo dużo, czy może nie bardzo dużo, bo to jest źle powiedziane, ale jest grono osób, które się z nami identyfikuje i mają bardzo podobne problemy.
I życiowe, i seksualne, bo niekiedy zgłaszają się do mnie, czy do Ani, do mnie akurat chłopaki, które chcą, które pytają się, którzy się pytają o to, że o, słuchaj, bo podoba mi się dziewczyna, bo mam dziewczynę, tylko nie wiem, czy i jak mogę z nią zacząć akcje łóżkowe, czy ja mogę w ogóle ją poprosić o rękę i tak dalej, bo nie wiem, czy ja mogę mieć dzieci, czy nie mogę i tak dalej. No i odwrotnie u Ani, że do Ani się odzywają dziewczyny, które poznały chłopaka na wózku i one pytają, słuchaj, bo nie wiem, czy ten chłopak to on może w ogóle i jak to jest z nim. A powiedz, jak to jest z tobą i z Arturem i w ogóle, nie? No i się okazuje, że bardzo dużo podobieństw do naszej sytuacji, bardzo dużo osób, mówię, to akurat jest kwestia tego bardzo dużo, czy bardzo mało, tak? Ale w przeciągu kilku lat no, zgłosiło się, myślę, że kilkadziesiąt albo kilka nawet set osób do nas z pytaniami takimi konkretnymi. Nie? Mm. Ale jeśli chodzi o podobieństwa co do osób z kampanii, co do bohaterek pozostałych, no to nie mieliśmy okazji akurat. No to pogadajmy faktycznie o tych osobach, które się do ciebie odzywają. Rozumiem, że to są po prostu też osoby, które są na wózku, w sensie mają podobny problem de facto. Tak. I gdzieś tam cię w sieci odnaleźli. Kurde, to z jednej strony myślę sobie, że super, że te osoby się do ciebie odzywają, że cię znalazły, że ty im pomagasz. Z drugiej strony myślę sobie, kurczę, jeżeli znalazły ciebie, to znaczy, że chyba nie miały nikogo bliżej. Znaczy, wiesz, łatwo... Czy niekoniecznie? Najłatwiej jest zwrócić się do osoby, która ma podobny problem, a się, że tak powiem, szeroko ogłasza, czy pokazuje w sieci. Nie, bo najłatwiej jest znaleźć osobę z internetu niż na przykład lekarza czy doktora, który się wypowiada w telewizji śniadaniowej czy gdzieś tam na szklanym ekranie, tak? Bo jakby bliżej odbiorcy jest człowiek, który tworzy do internetu niż do telewizji. Niż... To prawda. Więc takie osoby mają łatwiej się do nas zgłosić. No często jest tak, że takie osoby, które mają problemy, do których nie mogę się odnieść, wysyłam właśnie do fundacji też, więc jakby mamy znajomych właśnie w fundacji, którzy wiedzą, że my na przykład odsyłamy do nich w razie jakichś tam problemów, niemożliwości pomocy. Cofnijmy się na chwilę te 2,5 roku, czy 3 właściwie lata wstecz. Jak się dowiedziałeś, że Ania jest w ciąży? W sensie, czy to było zaplanowane, czy to była trochę jednak niespodzianka? Nie, my się staraliśmy bardzo okay. intensywnie wtedy okay. i wiedzieliśmy, że no to już był któryś raz z kolei, gdzie staraliśmy się, okay. Że tak powiem, tak bardzo świadomie, bo wtedy już korzystaliśmy z pomocy lekarskiej, żeby wszystko wyregulować, bo się okazało, że bardzo ważnym jest to, żeby kobieta miała wyregulowane cykle, żeby wiedziała, kiedy ma dni płodne, kiedy ma niepłodne i tak dalej, i tak dalej. I to był większy problem niż to, żeby uruchomić mnie w odpowiedni sposób. Więc tak, to było najpierw to, żeby właśnie wyregulować. Poza tym też nie jesteśmy najmłodszymi rodzicami, bo już jesteśmy po 30, a jakby ten czas zegar biologiczny tyka i u kobiet w tej chwili w ogóle, według statystyk, które czytałem gdzieś tam, połowa par wszystkich, nie tylko osób niepełnosprawnych, ma problem z zajściem w ciążę, więc to nie jest jakby coś wyjątkowego, że my się staraliśmy. My jesteśmy 5 lat po ślubie i teoretycznie od tego czasu tak, że tak powiem, według naszej wiary się powinniśmy oficjalnie starać. No, ale faktycznie od ślubu żeśmy się tak wzięli za starania mocno i chcieliśmy bardzo szybko się
że tak powiem, uzupełnić jako rodzina. No i zeszło nam to prawie 2 lata, żeby zejść w ciążę, więc zanim się dowiedzieliśmy jak i zanim jakby poszliśmy po pomoc, bo się okazało, że po pół roku czy po roku nic się nie zmieniało i nie potrafiliśmy dojść do sukcesu, do celu, to właśnie zaczęliśmy się pytać lekarzy, zaczęliśmy sprawdzać, co się może dziać nie tak, czy to jest moja wina, czy to jest Ani wina, jak to, jak temu zaradzić. Nie? No i się okazało, że dużo musieliśmy popracować nad systematycznością, nad dietą, nad sprawnością. No, faktycznie się udało i to było z jednej strony oczekiwane bardzo i wiedzieliśmy, że w tym czasie musimy sprawdzać, czy się udało, czy nie. No, ale to było już któraś próba z kolei, gdzie się nie udawało, więc jak się udało i było potwierdzenie najpierw w zwykłym teście, później takim lepszym lekarskim, no to było mega zadowolenie i niedowierzanie na początku. No i też to zdarzyło się przed świętami Bożego Narodzenia. W sensie jakoś w listopadzie dowiedzieliśmy się chyba tuż przed urodzinami Ani, czyli przed 20 listopada. No i to był taki prezent urodzinowy Ani. I wtedy była duża impreza urodzinowa. No i już pewnie parę osób się domyślało, bo Ania już wtedy wiedziała, że nie może spożywać alkoholu. Tak, tak. Najprostszy jak test, jak na imprezie jest para. I... Znaczy, wiesz co, jeszcze wtedy nie było aż takiego, bo jakby nasi znajomi wiedzieli, że się staramy, a przy staraniach też lepiej nie używać alkoholu. Masz rację. W jaki sposób, no bo naturalnie nie możesz pomagać fizycznie, tak? Nie możesz pomagać przy dziecku, nie wiem, przebierając go, przewijając Hanie, czy coś w tym guście, to jakie role ci się dostają? W sensie, co możesz zrobić? Jaki element opieki nad dzieckiem jest po twojej stronie? No i tutaj też spore, myślę, zaskoczenie będzie. No. Bo na samym początku dziecko jest, wiadomo, dziecko jak się rodzi, to jedyne potrzeby to jest spać, robić kupę i jeść praktycznie. I to jest... Życie marzeń. Przez kilka miesięcy to jest tylko to. No i jak popatrzeć na mnie, facet, który siedzi na wózku, nie może ruszyć nogą ani ręką, no to co, on pomoże w takich kwestiach? No i się okazuje, że może nie z dzieckiem samym jako dzieckiem, ale na przykład bardzo dużo problemów jest z przystawieniem na przykład dziecka do piersi. I ja przez pierwsze kilka tygodni od urodzenia się Hani byłem doradcą laktacyjnym mojej żony. Się dowiedziałem w ogóle, że istnieje coś takiego jak doradca laktacyjny. No. Jest 3 poziomy wtajemniczenia. Okay. No i jakby tak zrobić test, to pewnie bym był takim mocnym pierwszym poziomem doradcy laktacyjnego. Na czym to polega? Na tym, że trzeba dowiedzieć się dużo o właśnie laktacji i wspierać żonę i pomagać jej, żeby nie traciła wiary, determinacji do tego, żeby dziecko przystawiać. Znać sprzęty, okay, które pomagają, co robić w danych godzinach, w danych sytuacjach i tak dalej, żeby żona się nie, żeby kobieta się nie zniechęciła do tego, bo jak wszyscy znawcy laktacyjni ci powiedzą, że jedyna pierś, która nie daje mleka, to ta, której nie ma. Okay. I faktycznie mężczyźni nawet mogą karmić dzieci, więc to jest tylko kwestia przystawiania do piersi. Były też przypadki z tego, co czytałem, że kobiety po zabiegach usunięcia piersi, jeśli brodawka była jakby zrekonstruowana, czy została naturalnie, to mimo tego, że nie miały jakby piersi, to i tak
odnawiały się kanalikiem mlekowe, czy jakoś tak, okay. gruczoły mhm. I mogły karmić piersią, która była usunięta, w sensie w jakimś tam stopniu. Mhm. Poza tym, jeśli chodzi mhm. o samą pomoc właśnie żonie przy wychowaniu na początku, jest tak, że dziecko, jak jest małe, to się nie rusza za wiele też. No tak. Nawet się nie przekręca na brzuszek. A to chyba krótko trwa. Na boczki. Kilka miesięcy. Tak, kilka miesięcy? Okay. No. Okay, okay. Kilka miesięcy leży tak, jak je zostawisz. Nie? Hmm. Więc Ania kładła dziecię nasze na podłodze, na macie. Mhm. Ja podjeżdżałem ze swoimi stopami, kolorowe skarpetki i po prostu siedziałem nad Hanią, jak Ania potrzebowała właśnie wyjść do łazienki, ugotować obiad, cokolwiek zrobić, to ja przez kilkanaście minut bez problemu mogę, że tak powiem, opiekować, czuwać nad dzieckiem, żeby miało jakieś tam zajęcie. Ja Hani wtedy właśnie śpiewam, daję jej swoje stopy blisko, żeby mogła swoimi nóżkami mnie tam gdzieś gmerać. To były nasze takie pierwsze zabawy. Że ja jej śpiewałem, a ona mnie kapała po stopach, nie? No tam, okay. tam gdzieś stukała. No i to też jest jakby pierwsze spotkanie z tatą, który jakby nie ma sprawnych rąk, nóg, bo dziecko słyszało mnie, widziało, mm-hmm. Było w stanie mnie gdzieś tam dotknąć, czyli czuło to, że jestem. Więc to też super i to mi dawało bardzo dużo poczucia takiego, że jednak coś tam mogę zrobić. No i później zaczęło się to, że Hania mi zaczęła siadać na kolanach, w sensie Ania ją sadza i jeździliśmy troszkę. Wiadomo, cały czas w łóżku, czy właśnie na leżance gdzieś podjeżdżam blisko, rozmawiam do niej, opowiadam jakieś rzeczy, śpiewam. Mimo tego, że głos mam straszny, to dla Hani, dla dziecka głos ojca to jest najpiękniejszy głos na świecie, głos ojca, matki, tak? I to bardzo dużo uczy dziecko, więc też bardzo dużo się nauczyłem, bardzo solidnie się przygotowywałem przed porodem, przed przyjściem na świat Hani o tym, jak zachowywać się w stosunku do dziecka. Po prostu dobry research wcześniej zrobiłem, co powinien robić rodzic i co z tych rzeczy, które powinien, mogę ja robić, więc byłem jakby przygotowany trochę tak mentalnie i teoretycznie na to wszystko. A to, że jestem świetnym teoretykiem i mogę gadać po prostu ile tylko wlezie, to naprawdę dużo rzeczy zapamiętałem i wdrażałem w życie po kolei. Także myślę, że świetnie się spełniałem przez te pierwsze miesiące jako rodzic, mimo tego, że nie mogłem fizycznie wspomóc dziewczyn w tej codziennej walce w takiej ciężkiej, bo to czasami jest tak, że dziecko po kilka razy w nocy się budzi, no tak, i trzeba... Oczywiście. No i jest jedna osoba, która tylko może dziecko wyciągnąć z łóżeczka, czy tam z łóżka wziąć na ręce, jak się drze po nocy i nie daje spać. No, a ja wtedy leżę jak kłoda i nic nie pomagam teoretycznie, tak? A w praktyce jest tak, że ja sam, mówiąc do żony i do córki, byłem w stanie wesprzeć mentalnie słowem, żeby po prostu nie padły obydwie i nie zrezygnowały ze wszystkiego, bo czasami takie emocje wtedy wyzwala się, że no. To jest super. Faktycznie jak pokazujesz, wydaje mi się, że to już jest któryś punkt, jak wymieniasz to, co tak łatwo pominąć, kiedy się dwie osoby, czy to zajmują dzieckiem, czy zajmują po prostu czymś w związku, w parze, jakkolwiek, że obie coś robią, i gdzieś ta sfera właśnie, czy to pomocy takiej słownej, mentalnej, jakiegoś dopingowania, leży i łatwiej wpaść w kłótnię o to, że się czegoś nie robi, zamiast się wspierać, więc to jest... Ale ja nie mówię, że tego nie było też, bo... Nie, no jasne, że... Tak. Żona jest gorąco krwista, ja jestem totalny, zimny lud, więc... Jak ona trzeci czy czwarty raz w ciągu nocy musiała wstawać,
I ja jej mówiłem, ale spokojnie, powoli, weź ją na ręce, przytul chwilkę. To ona, nie mów mi, co mam robić, już któryś raz rzędu robię, zamknij się, tylko leżysz i wiesz, tak. Ale tak, trafna obserwacja. Było. Tak też było, więc okay. No, musiałem się trochę też nauczyć pokory i cierpliwości, ale to cierpliwość mi weszła już przez te pierwsze półtora roku od wypadku, więc byłem przygotowany na bardzo dużo skrajnych emocji. Nie tylko z mojej strony, ale i ze strony ludzi, którzy są blisko. A u mnie, mówię, no, żona to jest gorąca babka w gorącej wodzie kąpana, więc to skrajne emocje to jest na porządku dziennym. Nie? A powiedz jeszcze tak na chwilę, wracając do Hani, skoro teraz ma już ponad 2 lata, to jest już mobilna, tak? W sensie chodzi, rusza się, robi różne rzeczy. To w jaki sposób nauczyliście się we trójkę nawzajem no takiej, choć w sumie może to jest naturalne, no bo zawsze byłeś dla Hani na wózku, więc zawsze dla niej taka mobilność w domu, czy takie urządzenie w domu było czymś naturalnym, no nie? Ale czy to sprawiało jakieś problemy, które musieliście pokonać? Wiesz, jakieś, no nie wiem, żeby nie najechać kółkiem, coś takiego, trochę próbuję wymyślić, bo nie byłem nigdy u was w domu, nie mogłem tego obserwować, ale się zastanawiam, na ile właśnie z dzieciakiem, który gdzieś tam sobie raczkuje na przykład, no nie? Czy jest na kanapie, jak się musieliście obchodzić, zwłaszcza w kontekście tego, jak mnie mam przez większość czasu w domu, jesteś też na wózku, tak? Tak, tak. No ja w ogóle przed urodzeniem Hani też właśnie dużo obaw było ze względu na mój wózek. Mówię, kurczę, przecież to jest mały szkrab, a no. Ja czasami mi się zdarza, że tracę kontrolę nad sobą, a to czasami też generuje brak kontroli nad wózkiem. No i bardzo się tego obawiałem, że to jednak będzie niebezpieczne i że sam będę się bał poruszać w bezpośredniej bliskości Hani. Po własnym domu. Nie? Po własnym domu, po własnym terenie, ale no, życie zweryfikowało to, że jednak jestem bardziej ostrożny, jak Hania jest bardzo blisko. Nie mówię, że to się nie zdarzyło, bo już chyba raz najechałem Hani na nóżkę, ale to jak już chodziła i po prostu nie zauważyłem, że rozbiera buciki w korytarzu i na stópkę najechałem. I wtedy było takie trochę wiesz, obwinianie się, że kurde, mogłem bardziej uważać. Dziecko mi teraz płacze i w ogóle nie wiadomo, czy coś jej się nie stało, czy zrobiłem jej krzywdę, czy nie. Ale okazało się, że wszystko było okej i w sumie to nie jestem aż taki niebezpieczny. Czasami jest, że coś tam przycisnę, bo jak Hanię teraz przesuwam w takim stołeczku specjalnym dla niej, takim, żeby mogła dostawać do stołu. Żeby z mamą do karmienia? Znaczy nie, że jak taki podeścik jakby, balkonik, że wchodzi na górę, żeby dostać do stołu, żeby gotować z mamą, żeby karmić tatę, także. A, czyli Hani się już dostają takie gratisy? No już od dawna, jak już siedziała u mnie na kolanach, dostawała miseczkę z przekąskami jakimiś, to ja tylko pochylałem się. No tak. Dostawałem coś w gratisie, nie? Także, no, bywały takie obawy i bywały takie sytuacje, gdzie no było może trochę niebezpiecznie, trochę takiego bardziej stresowej sytuacji, ale bardzo rzadko. I Hania też w ogóle jest bardzo w ogóle inteligentna, to po tacie i w ogóle, ale nie, jest bardzo... Na szczęście Ani tu nie ma, jak to mówisz, więc niech ci będzie. No. Jest bardzo wyczulona na ruch mojego wózka. Aha. Także jak tylko słyszy... że zademonstruję. To dla tych, co słuchają, teraz przesunąłeś sobie joystick swój, sterownik. Tak. Jak jest takie stuknięcie, to jest znak, że zaczynam ruch. To, że zaczynam się ruszać. Hania, jak tylko usłyszy to kliknięcie, to od razu jest czujna i patrzy, czy nie przeszkadza mi ona albo jej zabawki. Jest... mega, że tak powiem, osiągnięciem, że jak tylko się zaczynam ruszać, a ona gdzieś tam sobie siedzi, bawi się na podłodze z zabawkami, to od razu sprawdza,
jak tylko widzi, że coś stoi na drodze, na przykład na przejeździe z pokoju do pokoju, to od razu wstaje, zabiera to, przesuwa i mówi, tata, już możesz sobie przejechać, nie? Okay. Więc mega LED, jakby nie uczyliśmy jej tego specjalnie jakoś, tylko było tam mówione parę razy, że właśnie uważaj, bo tutaj tata jak będzie chciał przejechać, to nie będzie mógł, bo przejedzie przez twojego misiaka coś tam, nie? Więc Hania już teraz ma takie odruchy, że po prostu nie tyle siebie, chociaż też, co nawet zabawki potrafi uchronić przed kolizją z moim czołgiem. Okej. Okay. A co, w jaki sposób się, wiesz, bawicie razem? No nie wiem, czy pomagasz jej w jakichś zabawkach, które ona układa, czy możecie coś, wiesz, co możecie robić razem, jak to wygląda? Znaczy, chociażby to, że jeździmy ze sobą, w sensie Hania mi siada na kolanach, mhm. albo na stopach, bo jeszcze nie jest na takim etapie, że sama się wdrapuje na kolana. A, okej. Okay. Ale siada między moimi stopami na podnóżkach i jeździmy i woła, że tata daj na maksa. Wiadomo. Na maksa, do góry, sprawa. Podnoszę ją okay. na maksa. I jeździmy naokoło domu. Mamy tak, że jakby możemy naokoło jeździć przez wszystkie pokoje na dole. Mamy piętrowy dom. I po prostu naokoło jeździmy. Albo ona łapie swój wózek dla Alex i woła, ganiamy się, nie? I ganiamy się i ona tam znajduje sobie jakiś cel, nie? Na przykład, że Lala jest chora i jedziemy do szpitala tam daleko. Ja mówię, no dobra, no ale gdzie jest ten szpital? Mhm. My możemy jeździć godzinami po prostu naokoło, robić kółka i kółka. Ja mogę przez pół godziny pytać, gdzie w końcu jest ten szpital? Żeby zatrzymać się i móc wreszcie tą Lalę leczyć. A szpital jest zawsze daleko. Szpital jest zawsze daleko, okej. Okay. Poza tym, jak było ciepło teraz latem, poznawaliśmy w ogóle okolicę naszą, no we tak. dwójkę. Żona mi sadzała Hanie na kolana. Jeszcze nie wchodzi ani nie schodzi sama z moich kolan, więc dostawałem bobasa już w sumie młodą damę na kolana. Dostawaliśmy przekąski, picie, czapeczkę na głowę i jechaliśmy po osiedlu, podjeżdżaliśmy do sąsiada, który miał kozy i konika, króliczki, także super, to był pretekst, żeby poznać sąsiadów. Tutaj pozdrawiam Anię i Krzysia. Bo naprawdę pomogli nam przełamać trochę takie jest takie coś, że dzieci boją się osób obcych czasami, nie? No, w sensie normalny odruch, że dziecko po prostu a mamy na tyle fajnych sąsiadów, też mają właśnie córkę, tylko że trochę starszą, 7-letnią i mają właśnie mnóstwo trzody, w sensie kozy właśnie wcześniej mieli kucyka, króliczki mają, Hania bardzo lubi króliczki, więc nawet dała się ściągnąć sąsiadce z moich kolan. Potrafiliśmy siedzieć i gadać z sąsiadką, a dzieci się bawiły ze zwierzakami. Całą okolicę zwiedzaliśmy i Hania, o dziwo, jak jest u mnie na kolanach, jak jeździmy, to jest tak spokojna, że to się rzadko zdarza. No tak. Nie wiem, czy po prostu ma świadomość, że jak będzie się ruszała, to może spaść i może być niebezpiecznie, czy po prostu ze mną się tak bezpiecznie czuje i to, że ja tylko gadam i niewiele robię, to wie, że musi jakby neuron lustrzany może, czy coś, nie wiem. Ale naprawdę potrafiliśmy po godzinę jeździć po osiedlu i była spokojna i nie wołała, nie krzyczała, nic tego. Jak tylko schodzi, to jest po prostu wulkan też energii. Biega, łapie, krzyczy, co chwila coś chce, jak to dziecko, więc no, u mnie ocean spokoju po prostu. Super. Tak się zastanawiam i nie chcę tutaj trochę wychodzić przed szereg, ale czy rozmawiacie z Anią o tym, jak Hani będziecie, nie wiem, tłumaczyć twoją chorobę, czy to jest coś,
czy to jest w ogóle jakby nieistotne? I... Znaczy, wiesz co, z jednej strony nieistotne, tak bo to jest naturalne, że ona jakby wychowuje się w takiej sytuacji, więc dla niej to jest norma. Ale z drugiej strony już Ania jest świadoma tego. No właśnie, w jakimś stopniu musi być. Tak, też. No. Ale teraz na przykład jest, był czas zimowy, nadal trochę jest, że siedzimy w domu praktycznie cały czas. W sensie ja staram się nie wychodzić, dziewczyny wychodzą cały czas codziennie. Jakby staramy się, żeby Hania codziennie była na zewnątrz. Zresztą drzemki jeszcze ma i usypia w wózku podczas spacerów, więc te spacery są zawsze. Ale jak jesteśmy w domu, to ja puszczam Hani czasami coś na komputerze. I mieliśmy tam sytuację, że byliśmy w programie TVP, gdzie robili wizualizację mojego wypadku. O! Taką komputerową. No i ja sobie zachowałem tą wizualizację, to nagranie wizualizacji i czasami Hani puszczam. I Hania dobrze wie, że tata jechał na rowerze, przewrócił się, bo nie chciał jechać po schodach i się wyglebił na głowę i dlatego siedzi na wózku dzisiaj. Nie może ruszać rękami, nogami. Więc jakby Hania nie dość, że ma to naturalnie, bo tak jest w domu, no to druga strona, że już jest świadoma tego, że co się stało, dlaczego tata jest na wózku, że ma chore nóżki i rączki, dlatego że nie uważał na rowerze. Później pewnie zdarzyły się kolejne jakieś bardziej szczegółowe pytania i nad tym będzie się trzeba zastanowić i będziemy się nad tym głowić. Chociażby już Ania mnie pytała, jak to będzie, jak ona pójdzie do szkoły, przedszkola i zobaczy, że inne dzieci mają tatusiów na nogach, a ona ma tatusia na wózku, nie? No i... No ale myślę, że to też już będzie na tyle, że tak powiem, świadoma i tego, że to będzie dla niej też naturalne. Zresztą jest, mówię, bardzo pojętną dziewczynką, więc... Ja myślę, że będzie okej. I to też... Jak powiedziałeś, że to, co robią fundacje, to, co robią różne strony internetowe i to, co w ogóle się dzieje w internecie, sprawia, że no, obecnie jest trochę łatwiej, jeżeli chodzi o świadomość, nie? Że jakbym się cofnął pamięcią o 10-15 lat temu, to główna narracja, która oczywiście cały czas ma sens, była taka, że osoby z niepełnosprawnością, główny temat, brak wind dostosowanych, tak, wszędzie schody, co oczywiście w wielu miejscach nadal istnieje, w sensie jest pole do poprawy w 100%, ale wraz z tym, czyli wraz z możliwością dla wielu osób z niepełnosprawnością, że mogą wyjechać na zewnątrz, mogą po prostu się pojawić w przestrzeni publicznej, naturalnym takim krokiem jest to, że zaczynamy rozumieć, że one A, są, a nie siedzą tylko w domach cały dzień. B, mają właśnie dzieci, kochają się, uprawiają seks, tworzą dobre związki. Więc potem dla dzieciaków, jak Hania będzie w szkole, to dla innych dzieciaków, no to mam nadzieję przynajmniej, ale jestem dobrej myśli, że to nie będzie nic z kosmosu, tylko to będzie coś naturalnego, no bo po prostu się więcej o tym mówi. To mi przypomina w ogóle starą taką starą rozmowę, którą przeprowadziłem jakiś czas temu z Anną Dymną. I ona mówiła coś takiego, że przecież za komuny to w ogóle było tak, że w Polsce nie było osób z niepełnosprawnością. Po prostu w oficjalnym dyskursie w Polsce nie ma osób, które by, nie byłyby na wózkach, nie. A to wszystko sprowadzało się tylko do tego, że one po prostu cały dzień, cały rok, całe życie były w domu. Więc... Nie pokazywało się też takich osób, dokładnie, bo wierzono czy uważano, że to jest ujma dla rodziny, jakaś kara boska i tak dalej, więc to też już znam historia i były takie czasy. No ale na szczęście dla nas teraz i dla mnie wszystko się zmieniło i mamy naprawdę mega, mega postępujący świat, jeśli chodzi o dostosowanie, o akceptację osób niepełnosprawnych i tak dalej. Dalej spotykamy się z jakimiś tam nierównościami, dyskryminacjami i tak dalej, i hejtem, jak to, wiesz, w internecie jest. Ale myślę, że
na tyle, na ile tworzymy ten nasz świat, bo też staram się właśnie przeciwdziałać takiej dyskryminacji, czy bo głównie dyskryminacja, czy jakiś hejt jest z niewiedzy. Ja miałem już kilka możliwości rozmawiać do ludzi młodych, nawet tych najmłodszych, bo tutaj w Warszawie w przedszkolu też miałem spotkanie z przedszkolakami i pokazywałem im, że człowiek na wózku to jest też normalny człowiek i może robić wszystko to samo, co zwykły człowiek, przedszkolak i nie tylko. No mówię, już nieraz rozmawiałem czy do właśnie przedszkolaków, czy do gimnazjalistów, czy do studentów, czy do licealnych klas, więc staramy się też edukować w tym temacie i nawet nie tylko o seksualności. Ogólnie staramy się przybliżać swoją działalnością od wielu lat już osoby niepełnosprawne, sytuacje osób niepełnosprawnych. No i dzięki Bogu są właśnie takie inicjatywy fundacji, jak właśnie Sex On, czy ogólnie jak fundacje, które aktywizują i też przybliżają to samo, co my staramy się robić, bo cała kampania to jest po prostu kwintesencja tego, co my już od wielu lat robimy jakby na wąskim poletku swoim, gdzieś tam działalności internetowej, działalności społecznej, bo to nie tylko w internetach można nas znaleźć, ale i gdzieś w jakichś tam grupach społecznych lokalnie w Radomiu, bo stamtąd pochodzę. No i myślę, że za kilka lat to już nie będzie na tyle tabu, żeby nasza Hania się musiała gdzieś komuś tłumaczyć, tylko będzie to jest ta Hania, która ma tatę na wózku i tyle. A do tego też wydaje mi się, że się zgodzisz, ale jeżeli nie, to mnie popraw. Chyba nie identyfikujesz się przecież w 100% jako, wiesz, Artur jeżdży na wózku, no nie, jakby masz... Wiesz, my tutaj rozmawiamy o pewnym wycinku twojej rzeczywistości. Ja się domyślam, że robisz różne rzeczy. Ale wiadomo, że taki jest styl kampanii. Ja też przyznam szczerze, no staram się zawsze tak jakoś wyjść, jeżeli chodzi w ogóle o moich gości, no bo jeżeli przychodzi do mnie ktoś, kto się czymś zajmuje, to naturalnie, że gadam z nim właśnie o tym, a łatwo jest sobie pomyśleć, że no dobra, ktoś jest, nie wiem, piosenkarzem, to znaczy tylko piosenkami żyje całe życie. No nie, to jest jakiś tam wąski wycinek rzeczywistości. Ale powiedziałeś 3-4 zdania wcześniej. Dzięki Bogu, więc muszę cię zapytać, jesteś wierzący? Jestem wierzący. Okej. Okay. Jestem wierzący i to bardzo wiara, w sensie wspólnota bardziej mi pomogła na początku też. Bo historia mojego, że tak powiem, powrotu do życia wiąże się z powrotem do wspólnoty. Człowiek ze wspólnoty, z kościoła zaprosił mnie w miejsce, które pokazało mi, że życie na wózku jest możliwe. A co to znaczy wspólnoty? W sensie masz na myśli coś konkretnego, czy po prostu masz na myśli wspólnotę wiecznego? Kościół. Kościół, okej. Okay, kościół katolicki, tak. Okay. Za namową, znaczy za zaproszeniem przyszedł do mnie proboszcz mojej parafii, którego nie znałem, bo on parę lat wcześniej się zmienił, w sensie zaczął posługę w naszej parafii, a ja już byłem wtedy bardzo daleko od kościoła, w sensie tylko na śluby, pogrzeby i święta się zjawiałem w tej placówce, że tak powiem. A po wypadku proboszcz do mnie trafił, usłyszał, że jest chłopak po wypadku w szpitalu i no i ma depresję i jest załamany i w ogóle. No i jak proboszcz mnie szukał w szpitalu, gdzie tam mu powiedzieli, że jestem, to minął moją salę, bo słyszał z niej tylko śmiechy, więc akurat rozmawiałem chyba z siostrą. Cofnął się i faktycznie poznaliśmy się później po powrocie do domu. Przysłał do mnie swojego znajomego kleryka, który też tam u mnie na osiedlu się wychowywał. No i ten kleryk powiedział, słuchaj, jest takie miejsce, może byście z Anią tam wpadli. No i to było właśnie 1,5 roku po wypadku, jak żeśmy pojechali we dwójkę
z Anią na taki obóz w czasorek kolekcyjny. Oh. No i tam było 20 innych osób na wózkach, którzy byli we wspólnocie. Którzy codziennie rano przed śniadaniem szli na poranną modlitwę. Modlili się przed posiłkiem, po posiłku, śpiewy chóru, przygotowanie do mszy, po obiedzie, po ćwiczeniach, po rehabilitacji, codziennie Eucharystia, konferencje, rozmowy o Bogu, o różnych sytuacjach. No i po dwóch tygodniach ja wchodzący w ten taki mega rodzinny jakby klimat, taki uduchowiony mega i w ogóle zdecydowałem się, że pójdę do spowiedzi, odnowię swoje jakby swoją wiarę, no i się zaczęło. No i jak wracałem z tego obozu, to jedna taka główna myśl podczas samej podróży, powrotu do domu była: nie będę już na nic czekał, biorę się za siebie. I jak tylko ktoś będzie chciał mi pomóc, to jestem yes manem i na wszystko mówię tak i muszę po prostu się ruszyć, bo widzę, że ta wspólnota, ta grupa ludzi, już nie nawet abstrahując od wspólnoty kościoła, grupa ludzi, osób niepełnosprawnych jest mega jakby prawdziwa, mega, mega wspierająca i warto się z nimi trzymać, warto jakby się do nich przyłączyć. Nie? Bo wcześniej przez półtora roku jakby miałem świadomość, że są takie osoby, ale nigdy ich praktycznie nie spotykałem. Byłem raz czy dwa razy na jakimś obozie, czy tam turnusie rehabilitacyjnym, gdzie kilka osób takich poznałem, ale to były takie rozmowy o wypadkach i życiu zupełnie nie związanymi czy z wspólnotą, czy z wiarą, więc tam jak trafiłem na ten obóz, to był właśnie krok taki siedmiomilowy, taki pstryczek w nos, że słuchaj, bo ty żyjesz, a wcale nie żyjesz, nie? No i się okazało, że ta wspólnota, ta grupa ludzi, później jeszcze przez 4 czy 5 lat wracałem w to miejsce i naprawdę mega dużo mi pomogli tam. Super. Wiesz, to zapytałem też o to dlatego, że to tak się domyślałem, że jesteś osobą religijną. Ale zawsze jest to ciekawe, zwłaszcza w kontekście czegoś takiego jak wypadek, co się przytrafia. Nie? Czy jakieś uwarunkowanie wewnętrzne, twoje, albo wola Boża, sprawiło, że ten wypadek sprawił, że wróciłeś do kościoła, nie? A u kogoś mogło być... Jak trwoga to do Boga, ale też wydaje mi się, nie chcę tutaj mówić nie za siebie, nie? No bo ja nie jestem w takiej sytuacji, nie przeżyłem czegoś takiego, ale pewnie jakaś część osób powiedziałaby coś zupełnie odwrotnego, nie? Czy zachowałaby się zupełnie odwrotnie, więc wydaje mi się, że cieszę się po prostu twoim szczęściem, to mam na myśli, że to wam właściwie pomogło, no nie? I to jest najważniejsze. Mega, w ogóle też warto nadmienić, że podczas, jak dowiedzieliśmy się już, że jesteśmy w ciąży, to po kilku miesiącach, znaczy wiedzieliśmy, że już Ania nie może zbytnio się mną opiekować, bo Ania całkowicie się mną zajmuje, w sensie przerzuca mnie z łóżka na wózek, z wózka i wszędzie. Okazało się, że ciąża jest zagrożona po trzecim czy czwartym miesiącu. I kategorycznie nie mogła się mną opiekować, w sensie nie mogła dźwigać. Zgłosiliśmy się wtedy byliśmy wtedy w domowym kościele, już w takiej formacji wspólnotowej. I powiedzieliśmy proboszczowi, mamy taki problem, potrzebujemy pomocy. I wspólnota nam wtedy bardzo pomogła. Codziennie rano przyjeżdżali ludzie z akcji katolickiej, to też inna formacja wspólnotowa. Przyjeżdżali codziennie rano chłopaki, mnie myli, ubierali, sadzali na wózek, żebym do pracy zdążył. Wieczorem przyjeżdżali ludzie z domowego kościoła, codziennie inne małżeństwo. Przyjeżdżało o godzinie tam 9:30, 10:00 wieczorem,
Często wychodzili po północy, żeby tylko mnie przyjść, położyć do łóżka. No, w sensie wyglądało to tak, że przychodzili, no to kawka i siadamy. Nie? 2-3 godziny rozmów i dopiero, no dobra, to co mamy zrobić? Nie? Rozumiem. Roboty samej było 5 minut, ale naprawdę to tej pomocy potrzebowaliśmy fizycznej takiej, nie? A dodatkowo dali nam mega wsparcie właśnie takie mentalne. Rozmawialiśmy o różnych problemach rodzicielskich, co mamy, gdzie mamy się zgłaszać o pomoc, jak, bo to zwykle były też bardziej doświadczone małżeństwa, które już też dzieci, często nawet wnuków mieli swoich, więc mieli dużo więcej doświadczenia, a my już zaraz mieliśmy, że tak powiem, startować. Więc bardzo dużo wsparcia nam też udzielili, nawet nie tylko tego fizycznego, które było potrzebne, żeby jakby ratować życie, bo gdybyśmy nie dostali wsparcia, no to Ania by musiała się mną zajmować i to by mogło zagrozić ciąży. Tak? No tak. Tak sobie pomyślałem, jak mówiłeś o tym przerzucaniu, że pewnie jedną z ważniejszych rzeczy, która jest po twojej, po waszej stronie, jest to, żebyś utrzymywał chyba stałą wagę, tak? Żebyś nie był po prostu większy do przerzucania. Tak sobie też pomyślałem, też to chyba jest jedna z takich rzeczy. Czy są jeszcze jakieś inne, na które musisz zwracać uwagę, żeby, wiesz, ułatwiać tym, którzy ci pomagają? Znaczy poza wagą, jeśli chodzi o obsługę mnie. Mhm. Poza wagą chodzi też głównie o to, żeby nie miał odleżyn, bo to jest, okay, czyli ran przewlekłych. Mm-hmm. Bo jakby o rany trzeba dbać. No i im mam mniej problemów zdrowotnych, tym mniej problemów ma ktoś, kto się mną opiekuje. Bo nie musi aż tak mnie pilnować, dbać o te moje dolegliwości. Nie? Więc, no ale ogólnie jestem bardzo szczupłym, zawsze byłem człowiekiem. Po wypadku trochę przybrałem na wadze, ale teraz od czasu, kiedy jest Hania, to też trochę więcej stresu, trochę więcej tego, więc też ludzie mówią, że widać po mojej buzi chociażby, że sporo straciłem na wadze. Bo zyskałem bardzo, bardzo dużo radości i naprawdę takiego prawdziwego życia posmakowałem, bo jednak ta mała istota to jest teraz oczko w głowie i największa miłość, jaką tylko, myślę, można sobie wyobrazić i mega dużo zmieniła w życiu. Super. Słuchaj, na koniec chciałbym cię poprosić, bo może tak jest, że ogląda to ktoś, kto zna kogoś z niepełnosprawnością ruchową, może ogląda to ktoś z niepełnosprawnością ruchową, kto właśnie gdzieś ma takie myśli, jak wy mieliście kilka lat temu, no nie? Czyli właśnie co z moją potencjalną dziewczyną czy chłopakiem, albo w ogóle nie mam nikogo, bo nie za bardzo wiem, jak się za to zabrać. To jakbyś ze swojego doświadczenia i od siebie mógł coś do takich osób powiedzieć, to by było super. No po pierwsze, jeśli chodzi o ludzi, to nie odcinaj się. Idź do ludzi, bo oni pomogą, oni jakby... Najważniejsze jest, żeby nie odcinać się od ludzi. Ale jeśli chodzi o związek, jeśli masz chłopaka, który jest na wózku, a ci się podoba, wal śmiało, idź do niego, zapytaj go wprost o to, co ci leży na, że tak powiem, szali, być albo nie być z nim. I myślę, że się dogadacie. Bo on jest w stanie cię, jeśli już tutaj gadamy o takich sprawach łóżkowych, on jest w stanie cię zadowolić, jak nie, że tak powiem, seksualnie, tak normalnie, to w bardzo wiele innych sposobów. Jeśli jesteś chłopakiem, który nie, ma dziewczynę sprawną i obawiasz się, że nie dasz jej szczęścia, no to nie pierdziel głupot i po prostu weź się za siebie, podszkul się trochę, jeśli nie wiesz, jak to robić. Nie bój się, nie odrzucaj jej. Spotykałem się z kilkoma co najmniej chłopakami, którzy odrzucili swoją dziewczynę sprzed wypadku albo tuż po wypadku, bo mieli chwilę załamania, bo przecież ona będzie się musiała mną opiekować, będzie dla mnie z litości i tak dalej, i tak dalej. Jeśli cię kocha, jeśli ty ją kochasz, nie bój się tego. Nie bój się, doceniaj ją
daje jej poczucie, że jest dla ciebie ważna i wszystkie twoje inne obawy są naprawdę o kant dupy potłuc, bo jeśli naprawdę się kochacie, to wszystko jest możliwe. Jeśli podoba ci się chłopak na wózku, a nie wiesz, czy możesz do niego uderzyć, bo jest na wózku i może mieć jakieś tam problemy, nie bój się, jeśli uderzysz, a okaże się, że coś nie pasuje, to będzie tak samo jak w normalnym związku. Po prostu się rozejdziecie. Ale jeśli okaże się, że jest wartościowym facetem i jest świetny, to naprawdę będziesz zadowolona. Jeśli jesteś chłopakiem na wózku i podoba ci się jakaś laska, czy facet nawet, uderz, nie bój się, bo wystarczy, że uwierzysz w siebie i ludzie to zobaczą. I też w ciebie uwierzą. We mnie, ja mam dużo wiary w siebie, dużo takiej pewności siebie, dlatego, że mam świetną dziewczynę. Mam piękną żonę, dziecko, ale wcześniej miałem dziewczynę, która we mnie wierzyła. Miałem ludzi, którzy we mnie wierzyli, ale to dlatego, że też w siebie uwierzyłem. Więc głowa do góry i walcz o swoje marzenia. Super. Chudź też, jeśli masz problemy, o, to jest ważne, jeśli masz problem, uderz do fundacji, uderz do organizacji, która ma w tym doświadczenie. Tu polecam Fundację Avalon oczywiście. Robią naprawdę dobrą robotę, ale dla każdego można powiedzieć, że hasła tej kampanii są uniwersalne. No. Jesteśmy niepełnosprawni i to jakby nie wyklucza nas z miłości, ze związków i wystarczy uwierzyć w siebie. Absolutnie się podpisuję. Ostatnie pytanie i to jest pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom od jakiegoś czasu, więc zadam też tobie, brzmi tak. Jakbyś spotkał sam siebie w wieku 15 lat, to co byś sobie powiedział? To jest pytanie, które już wiele razy próbowałem się do niego zabrać. Nie wiem w sumie co, po co i dlaczego, ale ciekawe to jest pytanie. I nigdy nie wiem, co mam na takie pytanie odpowiedzieć. Bo z jednej strony miałem życie, które było świetne, bez wózka, w sensie przed wypadkiem, które miało swoje wady i zalety. Z drugiej strony nie mogę w tej chwili powiedzieć, że chciałbym, żeby wypadek się nie zdarzył. Oczywiście, żebym chciał w sensie takim fizycznym, bo bym mógł wtedy pewnie swoją córkę czy syna przytulić i tak dalej, ale jeśli cokolwiek bym zmienił w wieku 15 lat, to dzisiaj nie miałbym Hani i Ani. Znaczy możliwe, że Ani bym miał, ale z Hanią by było różnie. Więc nie zmieniłbym pewnie nic. Powiedziałbym siemanko, żyj tak jak żyłeś. Może mniej wariuj, ale żyj jak żyjesz. Bo jakbym cokolwiek zmienił, to faktycznie życie całe by się zmieniło. Już przekminiałem po wypadku przez te półtora roku różne kroki. Efekt motyla i tak dalej, to było po prostu w głowie przez wiele bezsennych nocy. Gdybym tutaj postawił krok w bok inaczej, to by się wszystko zupełnie inaczej potoczyło. Nie ma co nad tym rozmyślać. Żyj jak żyjesz, staraj się nie żałować niczego. I wszystko bierz jako wyzwanie, jeśli coś stanie ci na drodze. Dobrze powiedziane. Arturze, amen. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję również. Jeżeli chcecie się dowiedzieć oczywiście więcej o akcji Pełnosprawni w Miłości, to są linki pod spodem, także zachęcam. Artur ma w ogóle kanał na YouTubie, na który wrzuca film raz na
Teraz rzadziej. Teraz rzadziej, ale wrzucę, więc jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej, albo też wysłać komuś trochę takiego inside'owego kontentu o tym, jak wygląda codzienność Artura, Ani i Hani, to możecie to sprawdzić. Punkt widzenia Tetrusa polecam. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję.